jakimi atrakcjami zapoznali się uczniowie gimnazjów, odwiedzając dziś pracownię fryzjerską? No myślę, że branżowo pokazaliśmy to, co pokazać powinniśmy, a więc przede wszystkim umiejętności naszych uczniów, a więc uczniowie zaproszeni zobaczyć możliwości, predyspozycje naszych uczennic. Chodzi o zawody fryzjer oraz technik usług fryzjerskich z elementami kosmetologii. To było tylko przyglądanie się, czy też możliwość skorzystania z usługi? Oczywiście zapraszaliśmy, kilkoro z nich zdecydowało się na profesjonalną usługę, włącznie ze strzyżeniem męskim, a więc dobieraliśmy fryzurę komputerowo, jest to program Hair Concept, ale panowie także skorzystali z naszej oferty, bodajże 4 strzyżenia męskie i kilka upięć, jeśli chodzi o fryzury damskie, dziś się zadziało. Co budziło największe zainteresowanie? Typowe strzyżenie, czesanie, czy może oprogramowanie komputerowe? To jest różnie. Jeśli chodzi o ciekawostkę, absolutnym hitem jest program Hair Concept, a więc dobór optymalnej fryzury do typu urody klienta. No, mężczyźni, chłopcy, tutaj pierwsze kontakty z koleżankami gdzieś włącznie z wymianą adresów mailowych czy Facebookiem, a więc no myślę, że stanowiliśmy ciekawostkę, jeśli chodzi o ofertę edukacyjną naszej szkoły. Uczniowie gimnazjów mieli dziś okazję odwiedzić nowoczesne pracownie zespołu szkół technicznych. Cóż takiego obejrzeli? Tutaj najlepiej okaz pracowni oelektrowanych numerycznie i projektowania i programowania CAD-CAM, jak i również mamy tutaj drukarkę 3D. Uczniowie zobaczyli pierwszą obróbkę na fezarce CNC, poznali podstawy programowania, podstawy obróbki, podstawy również obróbki programowania na tokarce numerycznej, jak i również zasadę działania, sposób używania drukarki 3D, którą mamy na wyposażeniu naszej pracowni. Czy tylko panowie byli tą stroną bardziej zainteresowaną taką przyszłością, takim zawodem, czy panie też? Niekoniecznie, również też panie, jednakże w większości, jak tutaj pan wspomniał, panowie byli zainteresowani. Bardzo panie interesowała drukarka również 3D. Zauważyłem tendencję ostatnio, że również dziewczyny coraz częściej, niestety w mniejszości, ale również biorą kierunki u nas w szkole mechaniczno-mechatroniczne, elektryczne, nawet nie nas tak się wydarzy. I niestety no, nie zawsze na każdym kierunku, bo mechanicznym, politechnicznym, no, znajdzie się dziewczyna w klasie. Matematyka, grafika, poligrafia cyfrowa. Czy te pomysły na kształcenie się zainteresowały gimnazjalistów? W dniu dzisiejszym największym zainteresowaniem cieszył się technik teleinformatyk. Prezentowaliśmy nasze pracownie nowe, sprzęt, jak młodzież pracuje na co dzień, co robi, czym się zajmuje. Prezentowaliśmy naszą lokalną akademię Cisco, jak tam odbywają się zajęcia, jakie przedmioty nasza młodzież będzie mogła mieć w tym zawodzie, jakie egzaminy będą przechodzić w czasie cyklu edukacyjnego, jakie inne zajęcia dodatkowe, co będzie ich spotykało w naszej szkole. Gimnazjalistów pewnie zaskoczyło to, że uczniowie ZSZT są tutaj w mundurach, w moro. Dlaczego tak jest? Oczywiście, jest to klasa mundurowa, w związku z tym nasi uczniowie mają obowiązek uczestniczyć 2 dni w tygodniu w czasie zajęć w mundurze. Mają też zajęcia z oficerem z wychowania obronnego, z zajęć proobronnych, ale również mają też zajęcia judo. W tym czasie mają obowiązek uczyć się szacunku do munduru i prezentować się tak, jak na żołnierza w przyszłości przystało.
Jakie ciekawostki, jakie atrakcje przygotowano dla gimnazjalistów tutaj, w pracowni chemii? Młodzież w dniu dzisiejszym przygotowała dla gimnazjalistów doświadczenia chemiczne typu samopompujący się balonik. Przygotowana też była zaprawa gipsowa. Młodzież też pokazała miała, jak przygotować i wprowadzić fermentację alkoholową z cukrów. Następnie młodzież z naszej szkoły, z klasy fryzjerskiej, przygotowała kule kąpielowe. Podany był przepis, jak taką kulę musującą sobie zrobić w domu. A następnie też dziewczynki z klasy pierwszej fryzjerskiej przygotowały peelingi kawowy, cukrowy i bardzo chętnie nauczyciele, jak i uczniowie przychodzili na te zabiegi peelingowe.